jej ojciec jest w pewnym sensie bohaterem, bo nie broni twierdzy, a popełnia samobójstwo. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking, tym razem z Opolszczyzny. Pierwszy raz z Opolszczyzny i pierwszy raz w historii hiking, dokładnie z Opola. Dzisiaj będziemy mówić o twierdzy, której nie było, o Festung Oppeln, która tak naprawdę, oczywiście z rozkazu Hitlera, miała zamienioną być na twierdzę, która miała bronić Niemiec przed nadciągającą Armią Czerwoną, ale rzeczywiście nie było. Będziemy też mówić o tym, który był dowódcą tej twierdzy, bo to bardzo ciekawa, interesująca postać. Będziemy o niej opowiadać z punktu widzenia jego córki. Specjalnie na Waszą prośbę odblokowaliśmy również wsparcie naszego kanału poprzez platformę Patronite. To jest dla niektórych bardzo łatwe, ale też oczywiście zachęcamy cały czas do wsparcia naszego kanału poprzez oczywiście YouTube'a, bo dzięki temu macie dostęp do unikalnych treści, reportaży, podcastów, audiobooków i wielu innych jeszcze ciekawych informacji. A ja przenoszę Was w czasie do 1945 roku, kiedy Adolf Hitler ogłosił to miasto twierdzą. Stycznia 1945 roku w Opolu spotyka się trzech bardzo ważnych ludzi. Jeden z nich jest fanatykiem, oddanym do krwi i kości Adolfowi Hitlerowi. Jest to żelazny marszałek Scherner. Drugi nazywany jest architektem diabła, minister amunicji i zbrojenia III Rzeszy Albert Speer, który w swoich wspomnieniach napisał tak: jeżeli zaryzykowano by stwierdzenie, że Adolf Hitler miał przyjaciół, to ja bez wątpienia byłbym jednym z nich. I trzecia postać, która uczestniczy w tym spotkaniu, to dowódca Festung Oppeln, hrabia, pułkownik Albrecht von Pfeil, który ma za zadanie stworzyć system obrony i bronić miasto do ostatniego niemieckiego żołnierza przed hordą mongolską, która naciera ze wschodu. Dochodzi do bardzo kuriozalnych sytuacji, dlatego że Scherner zarzuca pułkownikowi odpowiedzialnemu za obronę Festung Oppeln, że jadąc tutaj zobaczył defetyzm wśród oddziałów, które mają bronić miasta. Zobaczył rozprężenie, bałagan. Nawet mówi, że zobaczył zwykły, pospolity burdel. I do tego dochodzi również bardzo poważny zarzut, iż właśnie pułkownik, zamiast bronić miasta, kiedy Rosjanie już nacierają, są bardzo blisko, jest bawidamkiem. Bawi się w lokalnej kawiarni z kobietami i kompletnie nie myśli o obronie. Co ciekawe, kiedy skończyła się II wojna światowa, rodzina pułkownika, właśnie Pfeila, oskarżyła Schernera o zniesławienie. I Scherner ten proces po wojnie przegrał, kiedy wyszedł z niewoli radzieckiej. Natomiast pułkownik po tym spotkaniu, ten, który miał bronić miasta, stwierdził, że obrona jest całkowicie bezcelowa i popełnił samobójstwo. Kim zatem był dowódca Festung Oppeln? Albrecht, hrabia, pułkownik von Pfeil. Jego córka, 90-letnia Karin, na początku 2016 roku wspominała go jako człowieka, który kochał bez wątpienia życie. Uwielbiał grę w karty. To go uspokajało, to go wyciszało. W kartach topił swoje smutki i troski. Ale mówi, że nigdy nie popadał w długi. Nie popadał w długi, jeżeli chodzi o tarapaty związane właśnie z nieoddawaniem czy przegrywaniem wielkich sum pieniędzy. Na karty jeździł do specjalnych klubów do Wrocławia i tam oczywiście grał i tam się wyciszał. Mówiła, że bez wątpienia kochał życie. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Była bardzo zdziwiona, że ojciec, kiedy popełnił samobójstwo, nie zostawił jej nawet małego liściku.
ale ze swoimi oficerami przybocznymi pożegnał się, bo nie widział dalszego sensu, aby bronić Festung Opel przed Armią Czerwoną. Albrecht von Pfeil chciał zostać oficerem marynarki. Marzyła mu się podróż po morzach i oceanach po całym globie. Marzyła mu się służba dla kraju. Był wielkim patriotą. Co się oczywiście okazało, miał pewien problem. Wada wzroku. Wada wzroku nie pozwoliła mu zostać właśnie oficerem marynarki i wstąpił do służby lądowej. Piął się bardzo wysoko po szczeblach, kiedy Adolf Hitler został kanclerzem, a władzę w kraju przejęli narodowi socjaliści. Hitler dość szanował pułkownika i wysyłał go raz na front wschodni, raz na front zachodni. Był mu oddanym człowiekiem. Natomiast dopiero pod koniec II wojny światowej, kiedy już wiadomo było, że trzecia chyli się ku upadkowi, mianował go właśnie dowódcą twierdzy Opeln. Twierdzy, która tak naprawdę nie istniała, dlatego że III Rzesza nie miała już środków i nie miała już sił, aby to miasto było jakimś falochronem, które miało zatrzymać atak Armii Czerwonej. Jego córka wspominała, że widziała tylko raz ojca bardzo posępniałego, zamkniętego w sobie i smutnego. Był to rok 1943, prawdopodobnie już po klęsce pod Kurskiem. I wtedy zapytała, dlaczego jest smutny. Odpowiedział, że nie, że wszystko jest w porządku i że na pewno uda się to wszystko jakoś poukładać i przetrwać. Później były już tylko takie zdawkowe liściki. Ubieraj się ciepło, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, co w domu, co u dzieci, może przyjadę, może będzie chwila. I potem dowiedzieli się, że został właśnie komendantem Festung Opeln. I po dzień dzisiejszy córka jest zdruzgotana i załamana, że taki człowiek jak jej ojciec, który kochał życie ponad przeciętność i uwielbiał ludzi, mógł popełnić samobójstwo. Spotkała później po wojnie jego adiutanta, który był do ostatnich chwil wraz właśnie z jej ojcem i ten adiutant powiedział, że ojciec nie widział żadnego jakiegokolwiek sensu obrony tego miasta. Trzeba jeszcze dodać kuriozalną sytuację. Pułkownik w 1944 roku, na koniec tego roku, dostał dopiero do swojego sztabu dla siebie jeden samochód. Nie było połączeń, nie było jakiegokolwiek sensu logistycznego bronienia tej twierdzy i praktycznie w mieście z jej ojcem nikt się nie liczył. Nawet jeżeli wydał rozkaz, aby z gmachów wyciągnięto meble albo ściągnięto błazerie, bo to są łatwopalne przedmioty, to sekretarze NSDAP czy Narodowego Frontu Pracy mówili, że kompletnie uważają za nonsens taki rozkaz i ignorowali rozkazy pułkownika. Karin zastanawia się po dzień dzisiejszy, dlaczego Adolf Hitler wybrał jej ojca na dowódcę twierdzy Opole. Zadaje sobie też bardzo wiele pytań dotyczących tego, czy ojciec mógł przeciwstawić się narodowemu socjalizmowi. Dlaczego nie odmówił? Dlaczego też dopiero w 1945 roku popełnił samobójstwa, przecież wiedział, do czego prowadzi cały ten system. Mówiła, że ojciec był wrogiem polityki Adolfa Hitlera i narodowych socjalistów, ale nigdy się nie przeciwstawił i nigdy nie zrobił nic, co by wskazało na to, że rzeczywiście tym wrogiem jest. Dom był w domu, a wojna była wojną. Kiedy ojciec przyjeżdżał z frontu, matka dwoiła się i troiła, aby była rozrywka, dobre jedzenie, oczywiście dobre wino, aby hrabia mógł odpocząć po trudach frontu wschodniego. W domu o wojnie nie rozmawiało się praktycznie w ogóle. Wszystko, mówi, co słyszałam, to tylko zdawkowe odpowiedzi ojca albo to, co szło z propagandy radiowej. Nie było listów
takich, które by opowiadały o okropnościach wojny. Dopiero wojnę zobaczyłam wtedy, kiedy zbliżył się front. I wiedziałam, co działo się w Opolu. Wiedziałam, że stłoczeni ludzie z wózkami dziecięcymi, minus 20 stopni, kiedy oddech sam zamarzał w powietrzu i oczekiwanie, kiedy nadejdą Rosjanie. Rosjan panicznie się wszyscy bali. Karin wspomina, że były to wcielone diabły, którzy po prostu, jeżeli złapali kobietę, no to wiadomo, że zagwałcili ją na śmierć. I w tych okolicznościach, w tym, co się właśnie działo, Karin mówi, że jednak jej ojciec jest w pewnym sensie bohaterem, bo nie broni twierdzy, a popełnia samobójstwo. Niektórzy jednak uważają, że jest tchórzem, bo samobójstwo to broń tylko i wyłącznie tchórzy. Karin wspomina, że w 90-tych latach była na cmentarzu w Półwsi, gdzie pochowany jest jej ojciec. Położyła oczywiście symbolicznie kwiat. Mówi, że tam nie ma już żadnych niemieckich nagrobków, nie ma żadnych niemieckich nazwisk i nie oczekuje żadnego symbolicznego krzyża w tym miejscu, gdzie jest pochowany jej ojciec, bo to jest jej dzisiaj do niczego niepotrzebne. Wciąż tylko zadaje sobie po prostu pytania, czy ojciec rzeczywiście wierzył w zwycięstwo, czy też po prostu nie potrafił. Nie potrafił się temu wszystkiemu przeciwstawić. Führer stwierdził, że na dawnych, średniowiecznych murach można zatrzymać bolszewicką zarazę. I właśnie Opole będzie takim bastionem, który wraz ze z Wrocławiem, z Głogowem i innymi miastami zamienionymi w twierdzę ma zatrzymać walec Armii Czerwonej. I na takie stanowisko obrońcy tego miasta powołał właśnie pułkownika, o którym dzisiaj mowa. Dał za zadanie pułkownikowi, aby miasto broniło się prawie rok. To był obłęd, to było niemożliwe. I Pfeil w raporcie do generalnego dowództwa, naczelnego dowództwa, napisał, że maksymalnie mogą bronić kilka chwil tego miasta i że on, jego oficerowie i żołnierze zdają sobie sprawę, że to jest awykonalne. Ale obowiązek oczywiście swój spełnią. Ale o tym Karin w swoich wspomnieniach i opowieściach nie wspomina. Do tego nie wraca. Niedawno w kwietniu jedna z ocalałych z zagłady, Niusia Chorowicz, miała urodziny. Kończyła 90 lat. Na tych urodzinach był konsul generalny niemiecki w Krakowie. Praktycznie był jednym z gości, który organizował też te urodziny. I podczas luźnej rozmowy wraz z reżyserem kanału Mateuszem Kudłą konsul ten powiedział do nas, że zawsze niemieccy dyplomaci, którzy zjeżdżają do Krakowa, do konsulatu, ale też do innych konsulatów w kraju, mają spotkanie dwa razy, raz do roku z Niusią Chorowicz. Zapytałem, dlaczego? Chodzi o świadków? Nie. Chodzi o Oskara Schindlera. Dlatego, że ten człowiek miał wybór. Mógł być mordercą, zbrodniarzem i siepaczem hitlerowskim, a został tym, który uratował ludzi. Ja myślę, że dowódca Festung Opel miał również wybór. Jak każdy z nich mógł dokonać wyboru. Teraz kwestia tego, jakiego tego wyboru dokonali. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie wspierać nasz kanał, odblokowaliśmy właśnie specjalnie dla was platformę Patronite. Link do tego znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z History Hiking. Dziękuję za subskrypcję, za wszystkie łapki w górę i za wszystkie pozytywne, ciepłe, ale i też negatywne komentarze. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas
Adamigo 50, Awi 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Bajker Budzyk, Artur Chojecki, Gildorf K, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Łukasz Turkowski, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Kubra Chruściński, Remigiusz Golanowski, Jan Gurda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Damian Ślęp. Ogromnie, naprawdę ogromnie Wam za to dziękujemy.